Wow, co za ogromny tort! Żeby mi wystarczyło syropu na udekorowanie. Nie bój się, mamy więcej, pomożemy ci! Im więcej syropu, tym lepiej. A jeśli zmiesza się dwa smaki, będzie dwa razy smaczniej. Tak, no to ja też zrobię szefowo. To będzie po prostu bomba. Ej, co robicie? Zepsujecie mi wszystko. Nie musisz mnie dotykać. Auć. Będę się bronił. O, chyba trafiliśmy do nowego challenge'u. Cześć, przyjaciele. Waszym pierwszym zadaniem jest Barbie. Co, lalka? Zrobi się. Nie problem dla prawdziwego profesjonalisty takiego jak ja. Szefowa zawsze ma pod ręką Barbie. Co chcesz? Mogłabyś się ze mną podzielić lalką? Podzielić się? Oczywiście, że nie. Za nic. Nie chcesz się podzielić? To sam ją sobie wezmę. Puść ją natychmiast! O nie, co ty zrobiłeś? A tak! O nie, przepraszam, wcale nie chciałem jej psuć. Zaraz to naprawię. Gotowe, to znaczy prawie. Ups. Zepsuliście moją ulubioną lalkę? Spokojnie, nie płacz. Bez paniki. Wiem, jak można to naprawić. Potrzebuję tortu. I oczywiście, że go mam. Zaraz szefowa przygotuje taką niespodziankę, że palce lizać. Dookoła udekorowałam ciasto truskawkowymi wafelkami, a do środka wcisnęłam cudownego błękitnego kremu. Voilà! Teraz nasz tort to basen, w którym uwielbia się kąpać nasza lalka. Z wierzchu dodałam niebieskiej galaretki i kilka ozdobnych elementów. Lizaki będą fajną drabinką, a ten słodki pączek będzie kołem ratunkowym. Voilà! Moje ciasto jest gotowe. Wow, fajnie to wymyśliłaś, szefowo! A jak ja mam ozdobić mój tort? Mam pomysł, najpierw nadam mu odpowiedni kształt. I pomoże mi w tym zwykły nóż. A mógłbyś to robić ostrożniej? Przepraszam, szefowo, ale jestem w wirze pracy. Pozostało dodać tylko Barbie. O, tutaj jest. Ubierz się, moja droga, twoja przepiękna suknia jest gotowa. Nie martw się, zaraz ozdobię ją kremem we wszystkich kolorach tęczy. Mojej siostrze się spodoba. Tadam! No i co wy na to? Fajnie, prawda? Wiem, że to niesamowite. Smacznego, siostrzyczko! Wow, no brawo! A Barbie ma łaskotki? Ha! Wiem, że lubi tańczyć. Zacznę od tego tortu. Jest ładny. I smakuje całkiem nieźle. Podoba mi się. A teraz muszę szybko spróbować tortu z basenem. Jeszcze nigdy takiego nie jadłam. Wow! Jaka słodziutka galaretka! Okej, wygrywa szefowa. Dorzuciła jeszcze i pyszne lizaki. Dziękuję, załatwiłam cię. Szefowa rządzi. Szefowa rządzi, szefowa rządzi. Chcę ciasto z tęczą. Przygotujcie mi takie, proszę. Nie ma problemu. Jestem dobry w te klocki. To będzie najpiękniejsza tęcza, jaką kiedykolwiek widziałaś. Użyję do tego celu moich ulubionych cukierków Skittles. Ach, nie mogłem się oprzeć, musiałem spróbować. Są bardzo pyszne. No i mają wszystkie kolory tęczy. Udekoruję nimi ciasto tak, jakby farby wypływały z puszki. No super, to wymyśliłem. Co ty na to, szefowo? Fajny pomysł? I to wszystko? Nie rozśmieszaj mnie. Aby zrobić fajny tort, same cukierki to za mało. Ja użyję czekolady i fajnej foremki. Najpierw wypełnię wszystko kremami w kolorach tęczy, a następnie wstawię to wszystko do lodówki. Teraz użyję kolorowego mastyksu, żeby stworzyć spektakularne ozdoby. Dekorowanie ciast to prawdziwa sztuka. Tutaj trzeba wykazać się wyobraźnią. O tak, teraz mój tort błyszczy jak tęcza po deszczu. Pozostało ozdobić górę naszymi czekoladkami. I proszę, kolejne arcydzieło od szefowej. Możecie bić brawa. O tak, to prawdziwe dzieło sztuki. Co powiesz, chłopaku? O, co tam, szefowo? Sorry, ale nie masz szans. Zwycięstwo jest moje. Chyba śnisz, moje. Dobrze, za chwilę zobaczymy. Wow, jakie przepyszne ciasta. Zacznę od tego. Jest fantastyczne. Tu są nawet tęczowe czekoladki.
Ekstra, jestem zachwycona. A tu widzę moje ulubione cukierki Skittles. To prawdziwa uczta. Super! Dzięki, braciszku. Wygrałeś! Chcę dokładkę. To jest mega pyszne. Ja wygrałem? O tak, widzisz, szefowo? A ty we mnie nie wierzyłaś. Wow, tak mi się podoba ten tort. Zróbcie mi taki sam. Co? Nie ma problemu. Wreszcie szefowa będzie mogła pokazać wszystkie swoje talenty. Najpierw złożę tort w odpowiednim rozmiarze, następnie będę musiała go tylko ozdobić. Wspaniale! I jeszcze kilka warstw. O tak, to co trzeba. O rany, co za ogromne ciasto! A teraz z wierzchu obleję je płynną czekoladą. Sprawi, że wszystkie warstwy będą równe i piękne. Jednocześnie różowe dekoracje będą wyglądać bardzo efektownie. Zrobię prawdziwy ogród z tych słodkich cukierków, pianek, drażetek, makaroników i imbirowych pierniczków. Wystarczyło kilka minut i przed wami stoi najpiękniejszy tort na świecie. A górę mojego tortu ozdobię na koniec pysznymi, kolorowymi cukierkami. To już wygląda spektakularnie, ale z kolorową posypką będzie idealnie. Voilà! Przed wami prawdziwe dzieło sztuki od szefowej. Przeszłam samą siebie. Kurczę, nigdy w życiu nic takiego nie przygotuję. Słabo nam poszło, babeczko. I z kim ja tu gadam? Poddaję się. To było łatwe zwycięstwo. Wow! Dziękuję, szefowo. To jest dokładnie tort, o którym marzyłam. Od czego zacząć? Aż nie mogę się skupić. Okej, wezmę kilka różnych smakołyków. Pianki, lizaki i cukierki. Jak dużo słodyczy! I jakie są pyszne! Rewelacja! Najważniejsze, aby nie zapomnieć spróbować samego tortu. A, klasa! Ogłaszam zwycięzcę! O, tak! Załatwiłam cię! A gdzie on się podział? Przecież powiedziałem, że się poddaję. Wygrałaś, szefowo. Dziękujemy wszystkim, którzy zostawiają polubienia i subskrybują nasz kanał. Zawsze cieszymy się z nowych przyjaciół. Napiszcie w komentarzach, który challenge jest waszym ulubionym i naciśnijcie dzwoneczek, żeby oglądać nowe filmiki jako pierwsi. Do zobaczenia. Pa, pa!